Sesje Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia odbywają się co miesiąc. Dziewiąta sesja, przedostatnia w roku szkolnym 2013-2014, była okazją do podsumowań. Zrealizowaliśmy cele, które postawiliśmy sobie na początku roku. Zrealizowaliśmy wiele akcji, chociażby Forum Samorządów Uczniowskich, eventy związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Teraz realizujemy również dużą ogólnomiejską akcję Co za talent. Młodzi parlamentarzyści rozmawiali podczas sesji także o przyszłości i o wnioskach, które trzeba wyciągnąć z popełnionych błędów podczas pierwszego roku działalności. Te działania mają charakter społeczny, charakter apolityczny i przede wszystkim obywatelski. Tutaj wszelkiego rodzaju eventy czy też podejmowane przez nas akcje mają jakiś cel. Chcemy wyjść szczególnie do młodych mieszkańców Radomia po to, by pokazać, że można działać, że można zrobić coś poza tą codzienność szkolną. Posłankami i posłami Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia są uczniowie publicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Radomia. Zwierzchnictwo nad parlamentem sprawuje prezydent miasta. Aktualnie trwa 15. kadencja Młodzieżowego Parlamentu.